Siemanko, bo chcecie! Witamy Was z Wyspy Magdaleny, która słynie z tego, że jest to teren rozrodczy dla przepięknych pingwinów. Magdaleńskich czy magdaleńskich? Magdaleńskich. Tych od Magdalena. Wiecie, gość, który tutaj po raz pierwszy przepłynął ten kanał. Połączył Pacyfik z Atlantykiem podobno. Here now in the Magdalena Island. That is a natural reserve in the austral zone and the austral tide of the world. Here come every year the Mayellian penguin. In this moment we have 26,000 couple of Mayellian penguin, and there every couple have two chicks per couple, okay? There we came in the beginning of September and then leave the island at the end of March and then go to the south of Brazil and to Uruguay. And then the next year in September come again. And I hope you enjoy it. That is Chile, Sudamerica. Thank you. Gdy pytasz ludzi, kogo sławnego chcieliby poznać osobiście, pierwsze co mówią to nazwisko jakiegoś aktora, piosenkarza i w ostatnim czasie youtubera. Ja chciałbym poznać Krystynę Czubówną i Davida Attenborough. Dwa głosy, które opowiadały mi o świecie zwierząt i potędze natury. Pozwólcie, że dzisiaj spróbuję wam opowiedzieć o pingwinach. Na Isla Magdalena pingwiny przybywają koło września. Czyszczą swoje gniazda, składają 2-3 jaja. I spędzają tu czas do około marca, w międzyczasie właśnie polując, pływając, karmiąc młode. Pingwiny Magellana należą do pingwinów średniego wzrostu, a dokładnie rosną do 75 cm i ważą około 6 kg. Jeśli w swoim życiu nie napotkają drapieżników, niekorzystnych prądów morskich albo plam oleju, które są naprawdę często spotykane u wybrzeży Argentyny, mogą dożyć do wieku 25 lat. Pingwiny, których nazwa pochodzi od portugalskiego żeglarza i odkrywcy Ferdynanda Magellana, są jedynym gatunkiem pingwinów, które nie podróżują w kierunku lodowych krain. Nie mają przez to lekkiego życia, gdyż globalne ocieplenie powoduje coraz dalszą migrację stad kryli, kałamarnic i monw z dala od ich terenów łowieckich. Gdy najedzone już pingwiny przybywają na wyspę Magdaleny, rozpoczyna się sezon lęgowy. Panowie są tu pierwsi, sprzątają M1 i przygotowują je na przybycie wybranki, co roku tej samej. Pingwiny Magellana łączą się na całe życie i jeżeli jedno poniesie śmierć, to drugie wkracza w grupę wdów i wdowców, gdzie pozostaje do końca życia. Podczas sezonu samica składa 2 jaja i na zmianę z samcem wysiaduje je przez okres około 40 dni. Starają się w tym czasie utrzymać temperaturę 20 stopni. Młode po wykluciu jest karmione przez kolejne 30 dni, a wiek pingwina można określić po stopach do 10 roku życia. Do tego czasu utrzymuje się na nich charakterystyczny wzór, a w końcu ściemnia on się na czarny. Na wiosnę wyruszają one, aby cykl życia mógł zatoczyć krąg. Że nie da rady policzyć. Podobno w 2010 było 69 tysięcy pingwinów. Mają się w swoich domkach. Zastanawiam się, skąd wiedzą dziury w lesie.
odbywa się od godziny 6.30 rano przez około 5 godzin. Jest to spora cena, ponieważ na samej wyspie spędzimy około godzinki na właśnie podziwianiu pingwinów, mew i innych ptaków, które się pojawiają. Jednak jest to dosyć unikalna akcja, w sumie główna miasta Punta Arenas, gdzie się znajdujemy. Po prostu byłoby żal skorzystać, tym bardziej, że trafiła nam się ponownie rewelacyjna pogoda i musieliśmy to wykorzystać. Jest szansa, że jeszcze gdzieś złapiemy pingwiny w dalszej naszej podróży, ale tutaj mieliśmy pewniaka i odbiliśmy sobie naszą porażkę z Chile Chico. Początek lata, jest około 80 stopni i wiatr, który przekracza 50 km na godzinę. Wiatr jest tutaj kluczowy, ponieważ wycieczki często się nie odbywają właśnie z tego powodu, czyli wiatr jest zbyt silny, łodzie nie wypływają. Pamiętaj, gryzą. Miałem małą sprzeczkę ze strażnikiem, ponieważ szedłem trochę mniej niż metr. I w sumie przyznaję mu rację, ponieważ mówi, że tutaj dziesiątki turystów dziennie łamią zasady, czyli na przykład nie jedzenie, nie picie, łapią i podnoszą pingwiny, co jest absolutnie zabronione. I ci przewodnicy mają konflikt ze strażnikami. Strażnicy chcą tak jakby szybko zamknąć sezon i pozamiatać, a oni starają się utrzymać to miejsce dla turystów wciąż dostępne. Więc konflikt, który tutaj powstał, odbija się też tym, że niektóre osoby są po prostu niemiłe. Ale ja się z tym zgadzam. Nie powinno się za bardzo nadwyrężać gościnności tych wspaniałych pingwinów. To już koniec odwiedzin w Królestwie Pingwinów. Mimo wszystko ta wycieczka była naprawdę bardzo fajna i obcowanie ze zwierzętami na długo zapadnie nam w pamięć. Wciąż zostały nam wieloryby, których nie spotkaliśmy w Ameryce Południowej. Póki co. Także dzięki raz jeszcze i zapraszamy do dalszej kontynuacji podróży z Ameryki Południowej. Mam nadzieję, że Wyspa Magdaleny Wam się podobała wraz z jej 26 tysiącami par pingwinów, no i mewami, które też tam mieszkały. Nam podobało się jako miejsce, żeby je odwiedzić, natomiast wydaje mi się, że jednak jest trochę za drogie, jak na taką atrakcję. W sumie na wyspie spędziliśmy tylko godzinę, a impreza cała kosztowała prawie $100. Także jakbyśmy mieli to robić jeszcze raz, to pewnie byśmy nie zrobili. Bo to kosztowałoby nerkę. I tym trochę przepłaconym akcentem kończymy na dzisiaj vloga. Zmierzamy dalej na południe, aby spełnić nasze największe marzenie. Czyli dotrzeć do Ushuaia, na koniec świata. Zgaduję, że jak ogląda nas jakiś ornitolog, biolog, nie wiem, naturalista,
jest takie słowo. Mam nadzieję, że to nie to samo co nudysta.